serdecznie przede wszystkim powitać naszego gościa i wszystkich nas tutaj. Podziękować za przybycie. Jeszcze nie wyjeżdżam, spokojnie. I może, ponieważ w większości tutaj się znamy na różnych spotkaniach, które organizujemy, tym razem, że tak powiem, odpowiedzialność, jeżeli ktoś jest niezadowolony z czegokolwiek, to w kwestii organizacyjnej, to proszę do mnie. No i przede wszystkim dziękuję ślicznie, że mamy tą okazję, wyjątkową okazję gościć tutaj pana doktora Franca Zaleskiego. Zapraszamy. Myślę, że pana doktora nie muszę przedstawiać. Prowadzi niezależne badania. Znamy go z różnych sytuacji, z badania piramid i tak dalej, ale to ja już może nie będę tutaj mówił. Za szeroko. Pan doktor sam się tu już... Okej, okay. Dziękuję za przedstawienie. To może już zacznę tradycyjnie, to, że dzisiaj mamy spotkanie warsztaty rozpoznanie skał. Oficjalnie, gdzie będziecie opowiadali czy coś takiego, to są warsztaty do rozpoznawania skał ziemskich i z kosmosu. Tutaj z kosmosu przywiozłem, żeby mogliście dotknąć niektóre egzemplarze, czyli meteoryty różne, ale to będę osobno opowiadał. Także oficjalne spotkanie już wiemy, jak się nazywa. W tym czasie przedstawię, żeby, jak to się mówi, kto tam był taki znany reżyser filmowy, że film powinien się zaczynać od trzęsienia ziemi. Hitchcock, dziękuję. Od trzęsienia ziemi, a później coraz gorzej. No to właśnie zacznę od tego, bo planowałem zacząć właśnie od rozpoznania skał, ale to będzie nudne, myślę, że za dużo geologów na sali nie ma i zainteresowanie, przedstawię tak, że to będzie bardzo interesujące, ale żeby coś z tego trzęsienia ziemi zacząć, to zaczniemy od brązu. Taki metal, który używali nasi praprzodkowie, jak pamiętamy, to wygląda, jesteśmy przyzwyczajeni, że wygląda najbardziej tak, zielonkawy, utleniony, czyli mosiądz utlenia się, miedź utlenia się i zostaje zielony kolor tlenki. No a jesteśmy tylko tak przyzwyczajeni, ale technologicznie, jak zacznę opowiadać, to trochę nam się znudzi. A dlaczego ten temat rozpoczynam? Bo tam w jednym z wywiadów dla telewizji Tagen. Oczywiście rozmowa była tam 6 godzin, to zostało skrócone do 2 godzin i wybrano to, co ludzi interesuje, a nie to, co ja będę się tłumaczył, co to jest pierwiastek, co to jest minerał, co to jest jeszcze. Nikogo nie interesuje i wyszedł ostatni fragment, że nasza cywilizacja stosuje wydobycie miedzi tylko drogą elektrolizy, bo mamy wymagania. Mamy paragrafy, gdzie napisane, miedź musi być do sprzedaży na rynek, idzie w procentowej zawartości 99,9. Także to jest taka mała poprawka do tego, co już się wypowiedziałem, ale szczegóły dzisiaj przedstawię. I tam też w wywiadzie powiedziałem, że nie rozumiem, to nie był mój pomysł, gdzieś to usłyszałem od kogoś, że technicznie bardzo ciężko osiągnąć produkcję miedzi i później zrobienie mosiądzu lub brązu. Że to bardziej skomplikowane, nieżeli wydobycie żelaza. I z tego punktu widzenia powinno być na początku epoka żelaza, a później wchodzimy w epokę brązu. Dlaczego nasza cywilizacja rozwija się dziwnymi skokami? Nikt tego nie bada, nikogo to nie interesuje, bo są dogmaty naukowe, które przyjęliśmy. Nas od przedszkola, szkoła, studia, później jakieś kursy, ćwiczenia nauczyli, że tak było i wszyscy myślą, że tak jest. Na szczęście dla mnie, że wszyscy błądzą. I z tego tytułu mam bardzo dużo roboty. Muszę to wszystko posprawdzać. Czyli wiemy, jak wygląda to brąz i ruszamy w epokę brązu. No kolejny tu, a właśnie. Chciałem pokazać, jakie piękne rzeczy odlewa się z brązu, ale to całkiem inna technologia odlewania. I co ja tutaj robię? Jeżeli cały świat stwierdził od tysięcy lat, że było tak, a ja obalam stereotypy, to się cieszę, że przybyliście tutaj i chcecie mnie posłuchać. I dlatego jestem tutaj, a nie tam.
Zgodnie z literaturą akademicką, naukową, jest mapa świata, gdzie przedstawiałem się, w jakim regionie, tutaj nie, samej tabliczki nie dałem, czyli pierwsze miejsca, gdzie odnaleziono stanowiska brązu, datowane na 3,5 tysiąca lat. I to jest głównie Anatolia i Egipt. Najstarsze, później 2000 lat gdzieś w Europie tutaj, Europa cała. No i tam rozprzestrzeniało się tak, jak cywilizacja się rozchodziła, tak się rozprzestrzeniało się technologie wydobycia miedzi, przede wszystkim przerabiania na brąz. Ale czy to jest do końca prawda? Będziemy to badać dzisiaj. O, i zobaczymy, przepraszam. Ale szybko. Czyli miedź rodzima. Tam wielu do tego wywiadu, wiele ludzi napisało komentarze, że mamy miedź rodzimą. Dlaczego? Bierzesz kawałek miedzi, przykuwasz i masz już narzędzia jakieś, czy broń, byle co. No co będziesz chciał? Sorry. Ile z was ktoś zajmował się kowalstwem? Bo nie potrzebujemy. Nie umiemy tego. A chociaż większość, czy część z nas jest po studiach technicznych, czy jakichś innych, w szkołach, wszyscy skończyli szkoły. Wiemy, jak to się robi. Kto by się podjął tego, żeby to zrobić? Bo ludzie nawrzucali w komentarzach filmików, gdzie tam jakieś w krajach azjatyckich, powiedzmy, nie będę wymieniał konkretnie, nie wiem, bierze gościu na ognisku, tygielek, wsypuje proszeczek, roztopił, formę przygotowana zalał i już na końcu filmu ma siekierkę naostrzoną, poszedł gałązki rąbać. Mój komentarz był prosty. Przepraszam, od jakiego, z jakiej chińskiej hurtowni zakupił ten fluid? Proszę, gdzie, proszę. Proszę. No, skąd zna skład? Kto go przygotował? Kto zmielił? Kto zna, jakie pierwiastki tam dać i żeby to stopiło się w ognisku? I do tego, jak zaczynamy zadawać takie pytania, to ludzie zaczynają myśleć. Bo przytoczę stare moje powiedzenie, które już bardziej skonkretyzowane, ale to poszło od psychologów, badaczy naszego społeczeństwa. Mówią, że 2% społeczeństwa myśli. Niestety mało. 3% społeczeństwa myśli, że myśli. A 95% społeczeństwa myślenie boli. I teraz zaprowadziłem was w ślepą uliczkę. Nikt nie powiedział w szkole, że trzeba przejść cały proces technologiczny, żeby uzyskać brąz. I nam do tej pory tłuką, że każdy głupi weźmie kawałek miedzi rodzimej, wykuje sobie broń albo jakieś biżuterii. I na tym zatrzymaliśmy się. A teraz powiedziałem, że to musi być wysoka technologia. Nie, nie ta z ogniska. Musi być technologia, musi być wiedza. No i teraz zapraszam. A, kolejna miedź. Utono nas, że znajdujemy się tutaj. Mamy siekierki, jakieś motyki, narzędzia, biżuterię. Wszystko wygląda tak samo. W końcu od nastu lat zaczęli publikować skład pierwiastkowy. Z czego ten brąz się składa? I okazuje się, że tak olbrzymia różnica w tym brązie, że można wydedukować, gdzie wydobyto, w jaką metodą, jakie dodatki. I okazuje się, że to technologiczny proces cały. Nie ma tak, że wziął kamyczek sobie w polu, znalazł, rzucił do ogniska, o, ten się roztopił, fajnie. No to dwa kamyczki wrzucę. Będę tu... Teoria darwinizmu zabiła całą naukę, bo wyciągnęli to w miliardy lat. Ostatnio znalazłem artykuł, że badania meteorytów wykazały, że układ słoneczny, materiał, z którego zbudowano układ słoneczny, badali inkluzji CAI, czyli nie będę w szczegóły wchodził, czyli w meteorytach w chondrycie badano inkluzji CAI i stwierdzono, że ma 200 milionów lat. Czyli układ słoneczny, z którego zbudowano, powinien mieć nie więcej niż 200 milionów lat, a nie 4 miliardy 600 milionów. I to ostatnie badania. Także jak zaczynamy badać te znaleziska, okazuje się, że trzeba mieć technologię, żeby to wykonać. Nie z tej miedzi rodzimej, o której mówią, że w Stanach Zjednoczonych przy Wielkich Jeziorach było całe złoża miedzi rodzimej, nawet 400 ton kawałki znaleziono. Sorry. A gdzie jest Ameryka?
to jak to do Europy się dostało? Dlaczego ci ludzie, którzy krytykują mnie albo zarzucają coś, nie zastanawiają się, zgodnie z tą samą teorią akademicką, sami sobie belki nie rzucają pod nogi. Jak nie było szlaków handlowych, nikt nie pływał do Ameryki, odkryliśmy w XV wieku Amerykę, no to dlaczego mówimy, że w Ameryce były złoża? U nas nie było, u nas tylko ruda. 1%, 2%. No. I lecimy dalej. Czyli tak wyglądają znaleziska, artefakty. I tutaj już warto przeczytać, co to jest znormalizowana miedź, która u nas na rynku. Mamy 13 typów teraz dopuszczonych do handlu, ale to z dodatkami. Arsenowa, chromowa, cynowa, kadmowa, manganowa, niklowa, siarkowa, srebrowa, tulerowa i cyrkonowa, jeszcze tam parę zostało, mała ilość. Czy wszyscy słyszeli wszystkie nazwania, nazwy tych? No, kto w tablicy Mendelejewa zaglądał, to może coś skojarzy. Podejrzewam, że większość ludzi, 95% społeczeństwa, to mało kto słyszał nazwy takie. Ale przede wszystkim, jak zaczynałem rozmawiać, że miedź przy dodatku na przykład arsenu, to jest trująca. Ale to jedna z pierwszych brązy, które powstały, dodawała się arsen. Ale do tego dojdziemy. Przede wszystkim, jak dodaje się cyna, czyli to z akumulatorów, te ciężkie, ta cyna, to jest brąz. A jeśli dodaje się cynk, to jest mosiądz. Większość ludzi nawet, którzy się tym zajmują, rozróżniają, jak tokarze czy kowale, to rozróżnią mosiądz i brąz. Normalny człowiek, ja też jeszcze by się zastanawiał, co to jest, zależy jakie dodatki, jak to wygląda. Także nie mylmy cynę z cynkiem. To absolutnie inne pierwiastki. Nie chcę mi się przeskoczyć. O, teraz. No i teraz wprowadziłem was w miejsce, gdzie zaczynają się schodki. Gdzie na te pytania odpowiadają tylko fachowcy. My tej drogi nie śledzimy, ale popatrzmy się, ile tych schodków. Jeżeli taki kawałek miedzi rodzimy, jak tam pokazywałem, odnaleziono, co trzeba zrobić? Rozgrzać go. To dobra, dostał człowiek doświadczenie, przypadkiem rzucił, ale na naszym terenie nie mogę tego przypadku, bo miedzi rodzimy nie mamy. Czyli z rudy trzeba było wytopić, ale to będzie dalsze. Niech ci bardziej, którzy mieli bliżej do złóż miedzi rodzimej, niech by tak zrobili i nauczyli się. Wątpię w to. Ja bym do ogniska wrzucał lub drewno, to co się pali, lub to, co chcę usmażyć i tyle. Może jakieś przypadki, doświadczenia, wątpię. Raz by się oparzył, to więcej by do ogniska nie podchodziłbym za blisko i tyle. Ale miedź rodzima. Wzięli, wykuli. Czym? Na czym? Mam taki fajny kamyczek przycięty, to jeżeli na taki kamyczek położyć miedź i drugim takim przyciętym, można w naturze znaleźć takie płaszczyzny bardzo przycięte. Dobra, będę klepał. Po 5 uderzeniach miedź będzie twarda i krucha. Już się nie nadaje. Co z nią zrobić? Wyrzucić i tyle. A gdzie znalazłem? W ognisku. To rzucam z powrotem do ogniska. To jest środowisko akademickie, mu podpowiem, jak ich teorię można złożyć do kupy. No, tylko do wielkiej kupy, niepotrzebnej, bo to tak się nie robi. Czyli miedź po ilości uderzeniach robi się twarda i krucha. I już się nie nadaje do niczego. Trzeba ją z powrotem włożyć do ogniska, odpuścić. I musi być środowisko CO. Nie CO2, normalnie dopalony węgiel, a CO, środowisko CO, to wtedy odpuszcza się miedź. To trzeba wiedzieć, że do ogniska tyle nawrzucać opału, żeby się dławiło, żeby się nie paliło, nie jara. Jeżeli nie pali się, nie jara mocno, kiedy powstają CO2, no to wtedy nie masz temperatury do topienia miedzi. To ile trzeba warunków spełnić, żeby zacząć przerabiać przynajmniej miedź rodzimą. Czyli nie mamy kowadla, nie mamy młotka, nie posiadamy wiedzy, ale już wiemy, że miedź twardnieje po parę razy uderzeniach. Kolejne rzeczy. Żeby zrobić, powiedziałem, środowisko redukcyjne musi być, czyli CO musi być, to nie da się w ognisku wytopić miedzi.
Odpowiedź jest najprostsza dla kamery, mogę powiedzieć. Nie da się w ognisku wytopić miedzi. Bo od razu się utlenia, robi się krucha i nie nadaje się do niczego. Żeby wydobyć miedź, to trzeba robić to w tygelku. Najlepiej zamkniętym, bez dojścia tlenu. O, kolejna tajemnica. Za takie wiadomości w Chinach, za sprzedanie tajemnicy tego jedwabu, to pilnowali, ścinali, całe armii przychodzili, ścinali głowy za to, że pilnowali tajemnicę. A tutaj miedź i nikt tego nie pilnował? Za dużo zagadek. Idziemy do kolejnego, czyli musi być tygielek, a żeby w cygielku topić, to musi być piec. Trzeba regulować ciąg, dorzucanie materiału palnego, odprowadzenie spalin. A z czego mam przy tym tygielku, że zapytam? A, z ceramiki. Ja jestem tak 1%. Ceramika może być, tak? No ceramika, ale znowu ogniotrwała, bo jeżeli normalnie mieć topisz je 1084 chyba stopni, to może jak przy dodaniu określonych dodatków, na przykład dolomitu, to wtedy obniżamy temperaturę, lepiej ze szlaków wychodzi. No tam technologia to cała. I zamykamy to w tygielku. Tygielek z czego zrobiliśmy? Czyli już musiała być rozwinięta cywilizacja. Brąz 3,5, koła gancarskiego nie ma, a tygielek mamy. Coś, jakaś kolejność, to coś mi tutaj nie pasie. Da, jeszcze zostało na magazynach, właśnie, najlepiej pan powiedział, że na magazynach produkcyjnych właśnie została ta miedź. I o tym powiedziałem i niech wszyscy się śmieją. Cała Europa była, handel istniał przywożenie czystej miedzi. Po handlu handlowano miedzią i z tego robiono wyroby, ale żeby wyrób zrobić z miedzi, to trzeba posiadać jeszcze wiele dodatków. Już wymieniłem 13, przynajmniej teraz współcześnie. Wtedy mogło być mniej, ale pokażę tabliczkę, to nie było tego mniej. Czyli budowa pieca, budowa tygielka, jaka grubość ścianki, że musi być zamykane bez dojścia powietrza, tutaj musi być nadmuch, odprowadzenie spalin. Nie, wykopał tam dolek, wrzucił ogień i już macie, już wyrób powstał. To jest ta droga zbyt powiklana. I dobra, wykonanie tych stopów zależy, jaką miedź chcemy, nie miedź, jaki brąz chcemy uzyskać. Jakie dodatki? Przede wszystkim mówię, na początku dodawano arsen. Jest trująco. Środowisko musi być redukcyjne, to musi być CO, czyli trujące. Żeby zdobyć drewnem, tego się nie da rozpalić, trzeba drewno, takie jak dajemy do grillowania węgiel, spalony w specjalnie wypalony, bez dostępu powietrza i mamy ten węgiel. Czyli produkcja takiego węgla to też jest szkodliwa. No i wszędzie taka szkoda, a jak nikt nie zastanawia się, gdzie te zwłoki. I później zaczynamy wytapiać. Dobra, doszliśmy do tej drogi. Metodą próby blendu, które w 15 minut to już wypowiedziałem się, to doszliśmy do tego, ile widzimy po epoce żelaza na drogach, na polach, w lasach, wszędzie szlaka. Fragmenty żelaza takie po 300-500 kilo, bo to żelazo nie spłynęło ze szlaki na dół, bo nie mieli dodatków, które obniżają temperaturę topienia i robią bardziej nie takie kleiste, powiedzmy, że bardziej rzadkie i spływa szybciej, nawet przy niższych temperaturach. Trzeba topniki dodawać. Topniki teraz do Polski, do Huty w Katowicach sprowadzają z Uralu. I tego na terenie Polski mówią, że to po dymarkach. No sorry, jak dymarka to 500 kilo żelaza wywieźć, no to chyba by musiała być huta. I to wszędzie na polach ludzie przysyłają mi kamienie z całej Polski, a ja mówię, to nie są kamienie, to szlaka. I w tej szlace masa żelaza, bo żelazo nie spłynęło. Po wytopach miedzi żadnej szlaki nie mamy. To skąd mieliśmy brąz? A to jeszcze nie wszystkie schodki. I teraz, jak nauczyliśmy się z miedzi rodzimej robić, to tak ruda. Jak wygląda ruda miedzi? Kto może mi powiedzieć? W kopalni, w zielankawy. Zielankawy, jak się otleni na powierzchni.
kopalnie. Takie brązowe były co? Które? Jest w takich warstwach, że trzeba nawiercać, wybuchy, kawałki wylatują, później na taśmy ładują, wywożą na górę, później mielą to, znowu trzeba zmielić, żeby wydobyć. I tak samo jak u nas. Jedno z najbogatszych złóż miedzi na świecie, KGHM, ale zawartość tej miedzi w skale 1%. Żeby wzbogacić, to przywozi się do kombinatu, mieli się, separuje się, później wrzuca się do kwasów, wytrawia się jedno, drugie, oczyszcza się, wrzuca się do huty, huta huczy i wydają 70% miedzi. Tak zwane to są zakazy wzbogacania rud. Tak, tak. 8 lat pracowałem w KGHM. No. Także cała droga, później ta 70% miedź idzie na elektrolizę, oczyszczamy ją, bo takie wymagania rynku do 99,9%. Bo nikt nie wsadzi do wyrobu, że jak ma formę, którą jakby ja byłem producentem i chciałbym coś zrobić małego, pierścionki czy no coś większe, bransoletki, zrobiłem formę, żeby odlewać miedzie, to ja kupię tylko tą czystą, bo jak odleję z tej 70%, to będą pory, dziury, przyjdzie kobieta, a to nie błyszczy. I moja robota poszła gdzie? Także oczyszczanie tego to jest proces technologiczny. I jeżeli wchodzimy tutaj, kopalnie, ród, to w tym przypadku mówię o miedzi, to tutaj, gdzie pozostałości szlaki po wytopieniu miedzi? Jeżeli dymiarki mieliśmy, wydobywaliśmy, żelazo to mamy. Gdzie po miedzi? Przygotowanie zasypu, żeby to stopić, to trzeba zmielić do frakcji. No już nie będę wymieniał, tam wymączał się, do jakiej frakcji musi być zmielona, przez sita przychodzi, to wtedy możemy uzyskać. A żeby ona się roztopiła i spłynęła ze szlaki, szlaka została w górnej warstwie, a miedź spłynęła na dół, to trzeba dodać kolejne dodatki, dolomity. To chyba tutaj z Krzyszowic przywozili. Bo skały dolomitowe też nie wszędzie występują. Masa problemów, o których nikt nie mówi. A rozdrobnienie w ogóle było możliwe bez technologii? Oczywiście. Bierze, niech to będzie jedno, tutaj drugie, mam dużo czasu, żona poszła polować, a ja będę tarł sobie. Rozetrzę do określonej frakcji i później żona mi upiecze i powie, co ty robisz, dobry człowieku, kiedy będziesz polował, a ja będę mądry, ja będę później sprzedawał, kiedy? Za 28 pokoleń. Nie, no to nam w ośrodkach akademickich tak mówią, sorry. Ktoś musiał to robić. Ktoś musiał rozpoznać, jaką skolę wziąć, jaką zmielić, do jakiej frakcji, jaka proporcja wymieszać. No, a nam mówią, że to wszystko zrobili. Nie, to jest zrobili, bo było zrobione i tyle. To wtedy nie było centrali chemicznych? No i lecimy dalej. Czyli przede wszystkim, żeby później ten brąz, jak już znamy te wszystkie parametry i temperaturę, to trzeba, żeby schłodzić, to trzeba około 72 godzin utrzymywać w temperaturze 300 stopni. Kto ma dom i ma piec węglowy? No 50 to już jest fajnie. Nie, ale ile temperatura w piecu węglowym się utrzymuje? Na następny dzień, no po dwóch dniach, jak duży piec, to może po dwóch dniach trzeba wyczyścić i dalej zasyp zrobić. Tutaj 3 doby trzeba utrzymywać temperatury, żeby była odpowiednia twardość. Jak chcesz siekierkę bojową, czy jakieś tam do oszczepu coś przyczepić, no nie wiadomo do czego, ale musi być odpowiednia twardość i technologicznie tak się wykonuje. Idziemy dalej. To o topnikach już powiedziałem. Jakich pierwiastków? Mamy przynajmniej 13 pierwiastków, które dodajemy w procentowej zawartości do zmielonego proszku. Jeżeli mamy 1%, to ile trzeba utopić, żeby wydobyć, no dobra, to jakieś, no na takie narzędzie, którego nie mieli wtedy. Jeżeli potrzebujesz 50 gram, to przeliczasz i okazuje się, że piec musiał być olbrzymi, żeby wytopić to, a jeszcze dodatki do tego. Czy robili porcjami, a później stapiali? No znowu to cały proces się wyciąga. No i tych pytań multum i na te pytania nikt nie odpowiada. W warunkach schładzenia. I do tego jeszcze tutaj wcześniejsze było recykling.
Każdy w średniowieczu, szło się na tak, jak chciałeś kupić jakieś narzędzie czy coś takiego z brązu, wiedział, że to jest przytapione. Nie, to już nie będę kupował. Bo już nie umieli dodać odpowiedniej proporcji, kowale, którzy przerabiali, przytapiali w średniowieczu, już nie umieli dodać tej odpowiedniej proporcji innych pierwiastków, żeby ten brąz był odpowiedniej jakości. Rozumiem, że był jakiś taki podstawowy, jak się zużył, to przetapiali, już nie to robili. A później przychodzi się, ale to już było przerobione. Ja tego nie chcę, proszę mi ze świeżej zrobić. Także ludzie, którzy kupowali te towary, zwykły rolnik, czy kto, czy żołnierz, czy już widzieli, jaka jakość, że wtórnie przerobiona miedź już nie ma tej właściwości, która była oryginalnie. I do tego dochodzimy, że... O, sorry, nie chcę się przyłączyć. Jest. Technologia, czyli... Ciepło. Dochodzimy do technologii. Ja tutaj marudzę przez pół godziny, żeby po wierzchu przylecieć i powiedzieć, ile pytań trzeba rozwiązać, żeby zrobić brąz. Także na pewno, tak jak wielu ludzi mówi, ja do tego się przychylam, że metalurgia to dar bogów, tak zwanych, dla ludzi. Przyszli, nauczyli, pokazali, tak róbcie i tyle. A ta cała miedź, o której w średniowieczu była, tak samo jak wymieniałem, stal damasceńska, do dzisiaj nie umiemy robić. Bo tam pierwszym, najważniejszym składnikiem to nanorurki węglowe, które robią stal tą tak wysokojakościową. My, nasza technologia, gdzie latamy, oderwaliśmy się od Ziemi, na orbicie Ziemi latamy, statki latają. A my nie umiemy stali damasceńskiej zrobić. A tego było pod dostatkiem. Dochodzę do wniosku, tak jak mówiłem, przed nami była cywilizacja, szybko upadła i były takie magazyny Tesco, czy Hut, czy coś takiego. Korzystaliśmy z tego, dopóki nie wymordowaliśmy się nawzajem. Do średniowiecza. I nie ma co. I teraz, jak będę opowiadał, fragment czystego żelaza, który nie rdzawieje. To nie jest metalu, sorry, nie żelazo, to jest metal. To podejrzewam, że to mangan. Czysty, który leżał w polu. Rolnik wziął to i przyniósł mi, oddał do zbadania. A teraz dojdziemy do gorszych rzeczy. Kto może powiedzieć, co to jest? Młotek. Młotek to chyba byłby płaski. To jest siekierka z otworkiem, siekierka bojowa, bo na tej siekierce widać masa śladu. Myślałem, że to jakieś runy czy coś takiego. Nie, to ślady, bo gościu, który był wojownikiem, był leworęczny. I jak zderzały się dwie siekierki, i to granitowa siekierka, granitowa, zrobiona z otworem. Czyli był taki uchwyt, tutaj i siekierka, i tam chyba nie jednego gościa tą siekierką wykończono, bo tutaj dużo śladów, wielu ludzi się broniło. Żeby taki ślad pozostawić, to trzeba się bronić i uderzenie musiało być mocne. Ale zagadka polega na czym? Dziury. Ja od razu się popatrzyłem w dziurę. Dziura wywiercona wiertlem rurowym, czyli koronkowym, o grubości 1 mm. Na bocznych ściankach, później teraz poszli po sali, zobaczycie to. Tutaj widać ślady postępu wiertla. A najważniejsze, zaraz każdy mądry powie, że to nasza technologia. Ktoś wziął i pana zrobił w balonika. Nie da się z tym zrobić w balonika, bo to wiertło jest stożkowe. Na dnie ma 10 mm, a na górze, na przeciągu 1 cm, ma 11 mm. Proszę pana, a skąd oni w ogóle mieli takie wiertła? I dlatego, bardzo dobrze pytanie, młody człowieku, i tak. Jeżeli ta siekierka bojowa, która była używana wielokrotnie i otwór jest zrobiony wiertłem rurowym, to stawiam najnowszą hipotezę, że równolegle na naszym terenie zamieszkiwały tubylcze plemiona, które korzystali z tego,
i część społeczeństwa była technologicznie rozwinięta. Tak jak teraz w Ameryce Południowej mieszkają ludzie w okresie kamienia, niebliski wschód, a daleki wschód tak samo. Oni mieszkają, tylko mogli się dogadać, przychodzi, przyniósł, wiedział, że potrzebuje siekierkę i będą z innym plemieniem walczyć, to proszę otwór zrobić, a ja ci sarenkę przytargam. I tak, bo były równoległe cywilizacje, jedna ta, której ślady mamy, a druga technologicznie rozwinięta. Ja myślę, że młody pytał jeszcze o co innego. Skąd wiemy, kto jest stary? Takich siekierek teraz nie produkuje się. A zrobić, i to jest neolit. Załóżmy 7 tysięcy lat. Ja zakładam, że nie 7, 5 niech będzie. Ale ta siekierka uczestniczyła w walkach. Nikt by nie siedział i specjalnie nie robił takich, bo tutaj widać, jak zderzyły się dwie siekierki, jak zatrzymała się. To widać kierunek. Każdy kryminalista policyjny weźmie to, zbada i powie, że to było uderzenie 200 kilo mocy, czyli ktoś tak siekierką, bo walczył o życie. Tak, i trzeba było zniszczyć siekierkę. Co z tego, jak w rękę dziabniesz, to on jedną ręką i tak cię zabije. To trzeba było wybić siekierkę, najważniejsze wybić siekierkę. I to jest bojowa siekierka i posiada ślady. A na pewno by ten otwór, jakby nie było, to by wypadła po takim uderzeniu. I to był całkiem inny uchwyt. Tutaj była środkowa część i tutaj obwiązane skórą czy czymś takim. I to bojowa siekierka, która pokazuje nam, że były i tubylcze plemiona, które swoją... Jeszcze raz adwokat diabła. Czy to jest jakoś datowane? Bo to, że tego... A jak to? Nie ma metody datowania. I to nie było na stanowisku archeologicznym, to było w polu. Gościu orał, znalazł i mówi, o, przyda się panu? Oczywiście, że się przyda. Znaczy ja myślę, że tu pytanie zmierza, bo media podają, że tam datowane na taki czy taki okres, a ja wiem, jak rozmawialiśmy, że te datowania... Dlatego możemy teraz zastanawiać się, czy to było przed katastrofą, czy po katastrofie. Bo to, co było po katastrofie, to ja sądzę tak 4000 lat. Pokazywałem w filmie tam, gdzie Szkliwo, za Warszawą. Czyli była pustynia. I podejrzewam, że to mogło być jeszcze przedpotopowe. Tylko nauka akademicka nie uznaje, no mówią, że był potop, prawdopodobnie był. Nie, był potop, oczywiste, dzisiaj też o tym krótko powiem, ale jak wszystkie wątki będziemy haczyli, to nie dojdziemy nawet do końca tego referatu. Także to odkładam. Także artefaktów o tym, że istniała cywilizacja przed nami, zamieszkiwała nasz teren, pokazywała ślady pracy maszyn, ślady technologiczne, narzędzie. Mam tutaj, oczywiście w filmie to wytnę. Także dla mnie, nawet się nie zastanawiam, tylko coraz więcej poszukuję śladów, żeby reszcie społeczeństwa przekazać, że przed nami była cywilizacja technologicznie o wiele lepiej rozwinięta. Że mieszkali tutaj tubylcy, pozostawili nam ślady w jaskiniach. To oczywiste i to jest przykład siekierki. I teraz wracając do brązu, który... wywołał dużą dyskusję, czyli na pewno w tak krótkim czasie, jak epoka brązu datuje się na 3000 lat, nie mieliśmy szans dojść, bo siedzę w nauce 20 lat. Nic się nie zmieniło. Chociaż mamy sprzęty, technologie. Tak, odnaleziono grafen, który jakoś z jakiegoś powodu został sprzedany. No i tyle. I teraz Chińczycy będą sprzedawali wszystkim te wyroby. Ale to już ekonomiczne problemy, to nie moje. Ja zajmuję się prahistorią. No i tutaj mamy mapę ośrodków, gdzie najczęściej znajdowano. No przede wszystkim Anatolia, Kaukaz, tutaj Rumunia, Bułgaria i tutaj ciągnie się jeszcze Czechy, Słowacja i do Polski praktycznie dochodzi. I te najstarsze stanowiska, gdzie odnaleziono na stanowiskach brąz i datowane, no tutaj będzie na 2000 lat chyba, tak? No jest tak plus 3 do 2500 lat. Czyli mapa znalezienia na stanowiskach archeologicznych. A skąd ona tam się wzięła, żeby trafiła na stanowisko, to trzeba przejść te schodki i zrozumieć. Nie podważam tego, że to było 3000 lat, podważam skąd oni to mieli. No coś jest. No i tutaj zbliżymy się. Przede wszystkim było na terenie Anatolii. To
Irak, czyli Międzyrzecze, i na terenie Egiptu. To najstarsze stanowiska na świecie, które datowane, że była epoka brązu. Ale w ostatnie czasy, jak słyszeliście, może kto oglądał kanał, zapowiedź pięknego wyjazdu 3-tygodniowego do Turcji. Wynik. Niestety nie będzie żadnego wyniku, bo kolega, który miał ten cały materiał, miał wypadek samochodowy, ale żywy cały. Autko się zapaliło, laptop i twardy dysk, wszystko zniknęło. To zostało zepsute. I, czyli czeka mnie kolejna podróż do Turcji, tak zwanej na dzisiaj, czyli do Anatolii, po tych samych stanowiskach, ale już wszystko pięknie wiem, znam gdzie, co i jak. Ale jak mówię, Anatolia to jest to ziemia naszych pradziadków. I w dzisiejszym referacie w tym przedstawię, że to nasze ziemie, naszych pradziadków. A że Turcy przyszli w XIII wieku i zrobili imperium, oni zdają sobie sprawę z tego. I wszystko, co jest na tym terenie, co może powiązać się z białą rasą, wszystko jest niszczone. My dojdziemy dalsze do tego. Czyli zwróćmy uwagę przede wszystkim na imperium Hytytów. Słyszeliście, tacy drastyczni czarni biegali, wszystkich zabijali, głowy odcinali. Skąd się wzięli i dlaczego się nazywali Hytytami? No i tutaj stanowisko, czyli stolicą była stolica Hattusia. Jest taki mit, że stolicą Hytytów, to rozrosła się całe imperium, była Hattusia. I to fundamenty Hattusi. Dobrze słyszycie? Hattusia. Hattusia została zniszczona przez bogów i zakazano ludziom odbudowywać tą świątynię. A z dolu, przy tej twierdzy, bo to cała twierdza, 8 kilometrów murów było ogrodzone, i to główna świątynia, bo wszystko się nazywa świątyniami. I z dolu wioska to się nazywa Boża Skala. Boża Skala. Jak pojeździłem po Turcji, popatrzyłem się, to część nazw, które oni pozmieniali na swoje, tylko oni mówią Boża Skala. Czyli wszystkie skale, Francja, Hiszpania, Calais, to jest skrót od skały. To fundamenty. W tej części zrobione niektóre bloki wapienia do 30 ton. Reszta, tak szacowałem, 15, 17, 5, 8. Ale na filmie, który był nagrany, pokazywałem, że szczelinki pomiędzy tymi blokami, a te bloki dostarczane, skala wulkaniczna, chyba andezyt, ale nie będę na pewno, wulkaniczna skala typu andezytu. Skąd dostarczana, jeżeli wszystkie wzgórza w otoczeniu są wapienne? Były dostarczane, każdy blok był tak precyzyjnie obrobiony, że to Alataj Tomba czy coś takiego chowają się. Tam te kamienie poskładane, takie jakby pozlepiane były. A tutaj było widać, że maszyna przycięła, drugie poprzycinali i złożyli. I ślady cięcia widać. Ale to było wszystko na filmie, tylko zrobiłem zdjęcie stanowiska i to mi zostało i mogę o tym powiedzieć. Także fundamenty po Hattusi, chatce bogów, wioska Boża Skala, która odpowiada, co tam było, i powstała całe imperium Hytytów. Od Hattusi pozmieniali i zostali Hytytami. I ta cywilizacja jest datowana na 1500 lat przed naszą erą. Walczyli tam z Egiptem, z Mezopotamią, to wszystko jest, to historycznie udokumentowano bardzo dobrze. Ale ta cała stolica była okrążona murem i w murze było trzy bramy. Czyli brama królewska tak zwana, to na wschód, brama południowa, brama Sfinksa i brama zachodnia, brama lwów. I patrzmy się na tego króla, jak król wygląda. Bo w Hattusi była biblioteka, gdzie odnaleziono chyba 3000 tabliczek glinianych z pismem klinowym. I tym datuje się, wszystko było spisane. Ale w tej Hattusi jest na skale cała tablica wykuta,
znakami, które oni mówią, że to pismo asyryjskie. To pismo asyryjskie znalazłem jeszcze dalej na południe w Turcji, na południowym wschodzie, całe wzgórze, tak zwane wzgórze Marsa, Wenus i Księżyca. I tam na szczycie wzgórza tablicy porobione, nagrałem to na kamerę, dałem gościom do analizy i prawdopodobnie to nieznany język. I to nie jest język, tak jak nam powiedzieli, asyryjski, to język, którego nie znamy. I bardzo podobne do glagolicy i runiki. Ale to już literaturne, to co wykuto w kamieniu, to już zostało. I... Artur to widział? Nie, to nie Artur robi. No i popatrzmy się na tego wspaniałego gościa. Ma siekierkę, takiego typu broni nie znamy. Przede wszystkim ma pas i krótką spódniczkę. To 1500 przed naszą erą, o Rzymianach nikt nawet nie myślał. Wszyscy Asyryjczycy czy kto chodzili w długich takich sukniach. Nakrycie głowy, korona z rogiem. To już nawiązuje do Asyrii. Ale jak zaczniemy wdawać się, patrzmy się, jaki wielki nos ten gościu ma. Przodek. Ale jeszcze jedna bardzo ważna. Ma kolczyk w uchu. Na tej płaskorzeźbie źle widać. To przylecimy dalej. Czyli Brama Królewska i tutaj taka postać wykuta. I to właśnie te kamienie, i to świątynia nazywa się Ala Cachujuk. To od Hatusi, jakieś 30 km, jedzie się tam, mało turystów przyjeżdża, bo nie ma co oglądać. Ala Cachujuk, Turcja. Także zapraszam do oglądania kolejnych obiektów. No a tutaj ja. Witam się. Witam wszystkich. I tutaj jestem. Zaraz pooglądamy tutaj płaskorzeźby, które zostały wykopane. Fragmenty różnych. Przedstawienie jakichś tubylców. Głowy skute, no niestety nie da się odszyfrować, kto to jest. Dalej tu już kamienie nie pozostały. A po tej stronie też sceny bardziej przypominające. No, późniejszy okres chetycki, ale patrzmy się, jakie wielkie uszy. Czy kogoś wam to nie przypomina? Już mówiłem wielokrotnie o tych rzeczach, ale jednak warto zobaczyć na własne oczy. Tutaj wielkie ucho. Tutaj wielkie ucho z kolczykiem. Chociaż szabla i buty. Buty tutaj prawie niewidoczne. I jeszcze zwróćmy uwagę, że niektóre z tych gości, właśnie gości, w krótkich spódniczkach, ten właśnie z kolczykiem, przekazuje patyk gościowi. I tutaj jakieś, czy widzieliście to naczynie gdzieś? Zagadka numer jeden. Kto wie, to może zadzwonić, a lub napisać. Popatrzmy się na to narzędzie. Odtąd i powinien być pierścień. Przykazywanie gościa, gość w długim szlafroku czy płaszczu przykazuje innemu w krótkim. Czy scena nie kojarzy się wam z jakimiś innymi obiektami? I oczywiście, jak byliśmy, no to masa wrażeń. Jak ludzie mówią, proszę, jak pan wejdzie i będzie filmował, to proszę osapnąć. I później spokojnym oddechem. Ja mówię, ludzie, naoglądaliście filmów z Bollywood, że ludzie 2-3 kilometry biegną, później spokojnie rozmawiają. Bo mają czas i za to im płacą. Ja wszedłem na wzgórze, gdzie jak tam byliśmy przy Syrii, było tam 47 stopni, kumpel już powiedział, nie, on nie idzie, on w cieniu zostaje na dole. Wlazłem w wiatr, jak te 50 stopni, jest człowiek nieprzyzwyczajony. Mówię, to teraz następny raz proszę się dopłacić i przyjedzie pan tutaj. I teraz ma pan okazję dołożyć się do wyjazdu i nakręcimy bardzo piękny film ze spokojnym oddechem. Także Ala Cachujuk. To takie zapomniana też z tego okresu chytycka była twierdza, ale popatrzmy się, jak kamyczki poukładane. To
ten wycięty, to... I to w Europie. Wszyscy jadą do Ameryki. O, tam takie piękne kamienie, tam głowa boli. Jak zobaczyłem Hatusie, to ja pół dnia nie mogłem do siebie dojść, że coś takiego mamy. I to nie tak, jak tutaj kamienie poobrabiane. Tam po prostu powycinane kamienie. I po 6-8 płaszczyzn i wyliczyłem, który kamień był postawiony. Pierwszy, który, drugi, który, trzeci, na zameczki pozakładane, tak poprzesuwane. I na milimetra nie ma szczeliny. I nikt na to nie zwraca uwagi. Tam była ekspedycja holenderska, oni tam kopali w dolu i oczywiście znajdowali ceramikę, tam jakieś zabytki chetyckie, ale nikt się nie zajmuje świątynią, bo tam nic nie ma. Bo oni są, mówię, ślepi, ale to ich problem. Kolejne miejsce tutaj, początkowo, ten ząbek. Ten glas tak ma, tak szacowałem, z 8 ton. Ale to już rekonstrukcja, ale do oryginału, czyli ktoś obrobił te kamienie, poskładał. I to jest brama wyjściowa ze sfinksem. Łapy lwa i głowa sfinksa ludzka. Ale mała tajemnica, na którą zwróciłem uwagę, mało kto zwraca. Wszyscy mówią, Rosjanie to spadkobiercy Imperium Wschodniego, Bizancjum, i mają dwugłowego orla. I to jak religia powstała, Imperium Rzymskie się podzieliło od Bizancjum, bo wiecie, że Polska była chrzczona w 677 roku w obrzędzie prawosławnym. Później przyszli rzymski, wycięli wszystkich, cerkwi przybudowali na kościoły. 300 lat różnicy i to kościół trzymał w tajemnicy. Bo to jedno to? Bo to jest tajemnica. Zwróciłem uwagę i to jest 1500 lat przed naszą erą. Orzeł, dwugłowy orzeł, który obydwoma łapami łapie króliki lub zające. Ale do tego jeszcze dojdziemy. Lecimy dalej. Tutaj pokazuję, przepraszam, coś. Te kamienie jak połączone, to linie łączeń. Tutaj, tutaj, to wszystko osobne kamienie. Ale specjalnie pokazałem to. Jak oglądaliście filmy, kojarzycie, gdzie to może być? Ogrodzieniec. Ogrodzieniec. Po co zostawiali? Nie wiem. To samo na Sycylii, na kolumnach, które tam jeszcze nie zostały wydobyte. To takie same pozostałości zostawiali. To samo w Ameryce Południowej. Ze względów podatkowych, budowli, szyb budowli. No to dlaczego, to dlaczego w mitach mówią, że bogowie zniszczyli tą świątynię? Hatusie. Czyli tutaj, w tym miejscu, tu jest brama wyjściowa z tymi lwami. Ta ściana jest z tych kamieni poligonalną klatki zrobiona, ale tutaj stanowisko olbrzymie, ale o całym nie będę opowiadał. W tym miejscu znajdują się groby, do których dojdziemy. I wracając, te płaskorzeźby, tutaj stoją sfinksy, a płaskorzeźby w tej części, od razu jak wchodzi się do, jak to nazwać, stanowiska archeologicznego, po prawej stronie i po lewej rzeźby. I najcenniejsze gdzie? Pokazują od razu, kto zbudował, dlaczego i po co. Tak jak w Ogrodzieńcu pokazuje, jeżeli tam wrzeźbiony lew lub baran i linijka podana, jak, w jakich wymiarach to zbudowane, tutaj tak samo. Wszędzie na świecie obowiązywali te same zasady. I popatrzmy się na tego gościa na początku, w spódnicy, jak to widać. Tutaj na rękach mało co widzi. Wielkie ucho z kolczykiem. Kolejny gościu, temu głowę ścięli, z kuli oczywiście, nie wiadomo kto. Tutaj temu też głowę ścięta, żeby korony nie było, nie wiadomo, żeby jego status nie poznać. Ale widzimy wielkie ucho z dużym kolczykiem. Ale co trzyma w rękach? Krzyż od Kreślanski? Nie, liczy. To, co pokazywałem. Tutaj przybliżamy. Zwróćmy uwagę, tutaj mam bransolety na łokciu. Czy nie przypomina wam to obrazu z matematyki 15, gdzie pokazałem przyrząd mierniczy? I to jest narzędzie, sorry, o, to jest szamasz przykazujący władzę, ale tutaj gości wszyscy w długich ubraniach, a tam jest w krótki, czyli była łączność z Ameryką Południową? Możemy dyskutować? Niestety, w tym miejscu padł mikrofon. I teraz dźwięk będzie trochę inny, ale proszę słuchać dalej. Opowiadamy o Czarnonosie, celtyckim królu, ale jakie jest porównanie
Ameryki Południowej z Anatolią. I tutaj przede wszystkim musimy się zastanowić, tak jak wcześniej mówiłem, płaskorzeźby. Ludzi z wielkimi uszami i z kolczykiem uchu. I tutaj, jak widzimy, jedna płaskorzeźba po lewej i po prawej, to już taka porządniejsza prawie rzeźba, ale z wielkim uchem i kolczykiem. Skąd ludzie w Anatolii mogli wiedzieć o istnieniu cywilizacji w Ameryce Południowej? I mit o założeniu rodu królewskiego, tolteckiego, tak chyba dobrze mówię, czyli matka, dziewica, panna dziewica urodziła dwóch synów bliźniaków, chyba coś nam to przypomina. Jeden był bardzo dobry, a drugi jak zwykle był zły. Ten zły to się nazywał Xeloti, a ten dobry Quetzalcoatl. No ciężkie nazwy dla nas wymawiać, to bez przyzwyczajenia. Ale zwróćmy uwagę na ich twarzy, jak wyglądają. Czy twarz tego złego z zębami zrobiona jako szczęka i oczy okrągłe, oczodoły. A czy jego brat ma podobną postać? Jak zaraz przedstawię na kolejnym slajdzie, zobaczycie, że takie same twarze były wyrzeźbione w Anatolii. Tam amfiteatr i były płaskorzeźby, nikt nie wie, gdzie ich wstawić współcześnie, jak to zwykle, ale wystawione dla obejrzenia. No i proszę zwrócić uwagę, że to jest amfiteatr, myra i ta płaskorzeźba jest w Turcji. Też wielkie oczy, oczodoły puste, otwarta buzia. To nie jest przypadek, że artyści w jednym, na jednym kontynencie i na drugim przypadkowo wyrzeźbili podobne postacie. Moim zdaniem to, co już wcześniej pokazałem, że ci ludzie z Ameryki Południowej mieli bezpośredni kontakt z Anatolią. No i prawdopodobnie, nie ma żadnego prawdopodobieństwa, czyli zbieżność podobnych twarzy, twarz królewska, i czyli założyciela cywilizacji tolteckiej, króla najważniejszego, i twarz kobiety jest taka sama. Tutaj porównamy. Sac Sai Huaman, Cusco, Peru. Klatka, czy ten ząbek nie jest identyczny? Czyli znali technologię, po prostu było normalnie do wykonywania. Alatai Tombo, to tutaj kamienie poukładane, ale widzimy, te szparki widać. To nie jest tak precyzyjne jak w Hatusia, bo Hatusia mnie rozwaliła absolutnie. To na pewno tam pojadę jeszcze wielokrotnie. Także i tutaj te bloki, to jest ten, to już rekonstrukcja, jak widzicie tutaj, betona napchali. Po turecku bardzo pięknie wyremontowane. No i tutaj te ząbki. Niektóre ząbki, jeżeli mają, tak zachodzą, to w płaszczyznach, w pionowych, to jeszcze takie przesunięcie mają. Że mogli tylko takich włożyć. Także. No i oczywiście, że warto wrócić na te stanowiska i wszystko od początku przybadać. No i tutaj mauzoleum w Belewie. No, co to za mauzoleum w Belewie? Prawdopodobnie powstał w kulturze helenistycznej. No i Aleksander Wielki, o którym słyszeliśmy, miał zamiar pochować tam swojego ojca. Ale to nie będę w szczegóły wchodził, historyczne, które nam podają, ale techniczne, jak to było wykonane, bo cały mauzoleum był wykuty w skale wapiennej, fajnie skrystalizowana, ale zewnątrz był obłożony blokami marmuru. Także bloki marmuru były tak precyzyjnie połączone ze sobą, że nie ma żadnej szczelinki między blokami. I tutaj były zastosowane klamry. Jak wiemy, że prawie we wszystkich starożytnych budowlach stosowano klamry. Tak samo jak było w Ameryce Południowej, te klamry łączyły bloki, no, zabezpieczały przed trzęsieniami ziemi. No i tutaj tak samo odnaleziono klamrę metalową, co jest bardzo zadziwiające, że w tak wczesnym okresie metalowa klamra. Sprawdziłem magnesikiem to i magnesik się przyciąga. Jak wiemy, że armia rzymska, i
tym bardziej Aleksandra Macedońskiego, była wyposażona w brązowy miecze. No a tutaj fragment, no fragment, zdjęcie z stanowiska Tiwanaku i widać tą klamrę i tutaj były klamry brązowe, z brązem, ale to mieszanina przede wszystkim arsen do 0,5% i reszta miedź. No i to nazywa się miedzią arsenową. No, wyobraźcie sobie, miedź w czystości 95%. No i tutaj ruiny Efes. Całość, nie będę opowiadał, co to za stanowisko archeologiczne, ale ruiny, które współcześnie odbudowane, najbardziej odwiedzane miejsce w Turcji. Ludzie przyjeżdżają, oglądają te zabytki zrekonstruowane. Ale co moją uwagę przyciągnęło? Zwróćcie, tutaj jakby ptaki powykuwały dziury, ale to nie są ptaki, bo to wysokość tam około 10 metrów tej ściany. I to co 1,5 metra, dwa, no grubość bloku około metra i na łączeniach tych bloków wykute dziury. No na początku zastanawiałem się, jaki sens wykuwania tych dziur. No i podeszedłem bliżej, posprawdzałem, okazuje się, że tam widać miejsca mocowania klamr. I wyobraźmy sobie, jeżeli w epoce brązu rozbierają starą świątynię, nie rozbierają, niszczą, wykuwają dziury, żeby pozyskać żelazo. Czyli żelazo jest bardzo wartościowe. No i tutaj przeskakuję, coś mi przeskoczyło. Czyli to znowu Tiwanaku, ruiny Efes, trafimy chyba. No i tutaj ściana, też ruiny Efes, ale ściana. I tutaj bardzo bliziutko ściana ciągnie się około 150-200 metrów. I dolna część ściany, około 2 metrów wysokości, wszędzie na łączeniach bloków i górnych, i dolnych, i w warstwie bloki, porobione dziury, wykuto żelazo. W niektórych miejscach nie do kuli nie udało się im tego wyciągnąć. Czyli przede wszystkim armia Aleksandra Macedońskiego, czy później Rzymianie, pracowali nad pozyskiwaniem żelaza. No i nie ma nad czym się zastanawiać. Jeżeli brakowało żelaza, to pozyskiwali go i żadnych wątpliwości nie może być. Tutaj górna część, jak popatrzymy się, jak my współcześnie prowadzimy renowację zabytku. Po prostu poukładane bloki, bez jakichś precyzyjnych układania żadnego, podpierane, jak widzimy, tam rurki stoją, popodpierali rurkami i tak my renowujemy. My nie potrafimy nawet naprawić tak precyzyjnie, jak to było zbudowane. No i znowu. No to ściana. Chciałem zwrócić uwagę, tutaj w narożniku po prawej stronie taki dziubek wystaje. To tutaj taka dziura wykuta jak w Baalbek. W Baalbek tylko było to na wysokości około 4-6 metrów i bardzo grube klamry. Tutaj nie grube te klamry zrobione, ale w narożniku. I mówią, że to, no współcześnie teraz potwierdzają, że może być to było stosowane do przywiązywania zwierząt. Okej, okay, no niech ta wersja pozostanie, a my idziemy dalej. Palazzo Hujux, czyli tutaj renowacja przeprowadzona, renowacja cmentarzyska scytyjskiego. No i odnaleziono takie odlewy brązowe. Jak widzimy, miedź w bardzo dobrym stanie, wyczyszczona teraz po renowacji, ale nie mam analizy, żeby sprawdzić, jaka procentowa zawartość tej miedzi skład. Ale popatrzyłem się przede wszystkim, że tutaj w środkowej części głównym obiektem tej rzeźby, czy co, to jest jeleń, który, no i to przychodzimy na stanowisko, czyli na stanowisko to jest inna replika z tego zrobiona, bo oryginał znajduje się w muzeum, ale patrzmy się na tego jelenia, który posiada poroże 16 odrostków. Wszędzie zastanawiałem się już wielokrotnie, że cała Syberia, Scytia czy Ukraina teraz od Uralu do Polski, prawie do Leby, wszędzie gdzie byli Scytowie czy Goci, to wszędzie jest szesnastka.
No i jak wcześniej, to było pogranicze pomiędzy Mezopotamią, gdzie stosowano piętnastkę, a terenami Anatolią, tak zwaną wcześniej, i gdzie stosowano szesnastkę. I zawsze te dwie cywilizacje między sobą walczyły. No i tutaj przypomniałem sobie, jak kiedyś pokazywałem Cernonosa, taki bóg celtycki, który też ma rogi i też ma 16 wypustek. Tutaj ma insygnia władzy, już nie widzieli, bo to 2000 lat przed naszą erą, jak podają nam, że ta płytka była zrobiona, ale ma symbolikę królewską, czyli pierścień i patek. No i tutaj wąż zawiązany, taka pętelka. No już autor nie wiedział, co trzeba z tego zrobić, ale wiedzieli, że coś takiego to przynależność do rodu królewskiego, albo co, ta osoba jest królem. No i tutaj przechodzimy do gryfona scytyjskiego. Otwór później powiem. Teraz gryfona ustawimy. Jest gryfon. No dlaczego się nazywa gryfonem? Bo ma szczęki lwa zamienione na dziób orla. No i czasami zwykle skrzydlaty lew. No i symbolika tego lwa pokrywa się z terenami, gdzie była szesnastka. Bo tam, gdzie piętnastka, tak jak mówiłem, Mezopotamii, co odnalazłem, to tam wszędzie symbolika była byk. Tak jak przypomnimy sobie paletę Narmera, w górnej części po lewej i prawej stronie znajdują się głowy dwóch byków i w dolnej części jeszcze byk, który burzy mury miasta. Także relacja tych dwóch kultur, które stosowały matematykę piętnastkową i matematykę szesnastkową, to widać granice tutaj. To współczesna granica Syrii, Iraku, Mezopotamii. Prawdopodobnie Iran należał do szesnastkowego systemu i dlatego te kraje między sobą zawsze wrogo nastawione. No i kolejnymi przykładami będą kultura, no jak pamiętamy Egipt, to znajduje się właśnie na terenie szesnastkowym, bo mam książkę, tam odnalazłem, opracowuję, bo cała, wszystkie budowle w starożytnym Egipcie budowano na zasadzie systemu szesnastkowego. I to nie moje odkrycie, to jest stara książka z lat 70. opublikowali. Bardzo gruba, ale tam wszystko w Egipcie starożytnym było zbudowane w systemie szesnastkowym. A no, przejdziemy do gryfona, ale kojarzymy, że gryfon granicy, gdzie mamy lwów, gryfów, czyli tak jak lwów tutaj w byłej wcześniejszej Polsce, tak i cała Europa to wszędzie lwy. No a to jest znowu świątynia Hattusia, no i tutaj otwór to około 3 cm dolna część otworu i wiertło stożkowe, tak jak przed chwilą opowiadałem wam o siekierce, no to co górna część jest szersza niż dolna. Dolna jest trochę węższa, a góra szersza. Także patrzmy się, w Polsce znajdują się zabytki tak samo wykonane jak w Anatolii, czyli świątynia Hattusi, które datuje się na 1500 lat przed naszą erą, a nam mówią, że polska kultura powstała tylko w okresie 1000 lat po Chrystusie, tak zwanym. No i tutaj ta siekierka, jak mówiłem, stożkowa, otwór stożkowy, rurowe wiertło wywiercone, no i tutaj mamy to samo, powtarza się. No i teraz wrócimy do mapy rozprzestrzenienia epoki brązu. Jak nam, powiedzmy, nauka anglosaska podaje po stanowiskach archeologicznych. Gdzie był brąz przede wszystkim? No i tutaj odnaleziono ostatnia publikacja, koniec ubiegłego roku, czyli artykuł, który na granicy niedaleko Boliwii, Peru, Chile, czyli tam w Argentynie, stanowisko archeologiczne odnaleziono, no tutaj to stanowisko, i odnaleziono
huty, nie huty, a pozostałości wytapiania brązu, bo w Europie nikt nie znalazł brąz wytapiania, bo mamy tutaj dymarki czy coś takiego, a tutaj w Ameryce odnaleziono takie stanowisko i datowano na 3000 lat. No i to tutaj robiono takie maski. No o maskach jeszcze powiem. To no, zobaczmy, że stanowisko w Ameryce Południowej, gdzie nam mówią kultury przedkolumbijskie, tylko były i oni zaczęli się rozwijać, a tutaj 3000 lat temu i jest hutnictwo, ale hutnictwo miedzi. No i tutaj przykład, procentowy skład. Jak ktoś będzie chciał, to proszę znaleźć ten artykuł, tutaj slajd można wrócić, ale procentowa zawartość miedzi w niektórych przypadkach ponad 95%. Jak wiadomo mi, to w hutach da się pozyskać miedź około 70% czystości. Tutaj zastosowany sprzed 3000 lat 95% zawartość miedzi i przede wszystkim dodaje się arsen. No i tutaj skład chemiczny, to w tym artykule bardzo pięknie przedstawione wszystkie parametry, jakie pierwiastki, jaka procentowa zawartość składa się do tej miedzi. I to nie tylko tutaj porównują, nie tylko z Ameryki, a ze stanowisk w Europie. No i tutaj widmo z mikroskopu elektronowego i rozpisuje się, jakie dodatki dodawano do miedzi, żeby uzyskiwać odpowiednie właściwości, czyli twardość lub plastyczność. No, no i tutaj maseczka. A tutaj właśnie do tego kurhanu chcę przyjść. To. No, to jest tytuł artykułu. Chciałem powiedzieć, że ten artykuł był opublikowany w Argentynie, ale małe zainteresowanie, kogo to interesuje. No to inni autorzy pod innym tytułem wydali to już w Uniwersytecie Południowa Floryda. Także ten sam artykuł, wszystkie te same zdjęcia, podpisy, tylko inne autorstwo i wydane w Stanach Zjednoczonych. No i tutaj widzimy, jak nauka nasza się rozwija. No tak, tumulus Krakus. No wyobraźmy sobie południowej, południowo-wschodniej Turcji, niedaleko tam granicy Syrii, jak może ktoś kojarzy, gdzie znajduje się Kıbıklık Tepe. No i tutaj na północ, tam paręset kilometrów, znajduje się tumulus Krakus. Tylko, jak mówiłem, że oni nazywają wszystko po swojemu. My by nazwali, że to kopiec Krakusa, a oni nazwali tumulus Krakusa. Także jak w literaturze będziecie szukali w Turcji współczesnej, to zawsze warto pisać tumulus. No wtedy wam wyskoczą wszystkie zabytki, bo tutaj cała dolina, jak przyjeżdżaliśmy, to całą dolinę, przypadkowo wjechaliśmy w dolinę, gdzie masa tych kopców. Kopce niesamowitych rozmiarów, ponad 300 metrów podstawy. Ale tego tam cała dolina i wszystko wskazuje na to, że to kultura była scytyjska, która zajmowała tam ten cały teren. No i tutaj kolejny slajd, tak jak mówiłem, cała dolina kopców lub kurhanów, kto jak chce tak nazywa, scytowie to kurhanie, w Polsce przyjęte mówić kopiec, ale tutaj tą autostradą, jak jechaliśmy, to po lewej, po prawej stronie tych tumulusów tak zwanych, po prostu setki. Ale przyjeżdżaliśmy drogą, to jak autostrada, jak budowali autostradę i przeszkadzało im, żeby była prosta, aby ominąć kopiec, to oni połowę kopca ścięli i zrobili autostradę przez kopiec. Także się nie przejmowali zabytkami, bo nawet pojęcia nie mają, co to mają na swoich terenach. No niestety. No i właśnie tutaj największy kopiec i na południe, południowy zachód od niego znajduje się kolejna mała mieścina, takie, no teraz wioska, tam zabytków praktycznie żadnych nie ma, a też nazywa się Karakau. No jak zwykle
jak nie wiedzą jak nazwać, ale żeby jakaś nazwa została bliska temu oryginalnemu, no to zostało Karakau. Także już wiemy, że cała Turcja to było słownictwo przed tym, jak zajęli Osmańskie Imperium, które to przyjęło w 1600 plus minus roku. Także przed tym prawdopodobnie w Anatolii rozmawiano po polsku. O, i teraz dodatek. Powrót do kłamstw historycznych i jak falsyfikuje się współczesną historię. To, jak pamiętacie, rysunek z Baalbek, jak narysowali taki szkic, jak mogli transportować te bloki po 1000 ton na budowlę. Czyli ustawiali tutaj takie pokrętła, ilość osób do tego podłączone, pracownicy kręcą to linami wielobloczki i ciągną te bloki, ustawiają na miejsce. Piękna historia, ale taki blok linami, który waży ponad 1000 ton, to już wszyscy wiedzą, że nie ma szans pociągnąć. Nawet współczesnymi stalowymi linami tego praktycznie się nie da zrobić. A tutaj, jak myślicie, co za obiekt ciągnął? To jest kamień na podstawa do pomnika Piotra Wielkiego, czyli postawiła mu Katarzyna II. No czyli popatrzmy się, jak szkic ten jest podobny do tamtego wcześniejszego. Porównajmy, tak jak mówiłem, jak w przedszkolu mówią, znajdź 10 podobieństw na dwóch obrazkach. No i szukamy. Tutaj przede wszystkim pracownicy, te wielokrążki, tak samo rozstawione ramiona, tylko tutaj więcej ludzi stoi przy tych ramionach, ciągną kierownik zarządzający, no tutaj jest, za blokiem stoi. No i jeszcze możecie poszukać te nieprawdopodobieństwa, podobieństwa na tych dwóch obrazkach. I to rysunek z Baalbek, gdzie świątynia, jak ja mówię, przedpotopowo budowana, tak mówią. A tutaj przytarganie kamienia 1730 rok. Także prawdopodobnie osoba, która rysowała te szkice, widziała ten szkic i widziała drugi. Tylko nikt jeszcze nie wymyślił, jak mogli transportować. A tutaj popatrzmy się, w trakcie transportu, żeby nie tracić czasu, to już pracownicy na górze pracują. A z tyłu jeszcze wiozą kibelek, no tam z tyłu stoi. Czyli nawet WC z sobą transportowana. Czyli te kłamstwa tak wyśmienicie wprowadzają nam do świadomości, że my nawet nie reagujemy. No niestety. No i teraz to, tak pomnik wygląda Piotru I. No i to, można pojechać w Sankt Petersburgu, zobaczyć go. No i tutaj wracając do lwów i byków. Kto z kim walczy i dlaczego? Czyli, jak już powiedziałem, kultura, która w swoim tytulaturze, czy jak powiedzieć, ma lwa, to czyli biała rasa, a byka ma czarna rasa, nie czarna, tak zwana w Biblii nazwana czarnoglowi.